Do liturgii należą też, do przebiegu liturgii, czy konkretnie do obrzędów zakończenia, należy też to, co nazywamy, no w parafiach nazywamy ogłoszeniami parafialnymi, ogłoszeniami duszpasterskimi. Czy można mówić o jakiejś teologii ogłoszeń duszpasterskich? Można. Ma to swój sens, swoją wymowę, którą można ująć w jednym zdaniu. Zgromadzona wspólnota nie jest tylko wspólnotą kultyczną, ale jest wspólnotą życia. Liturgia odsyła nas do życia, ale nie tak, że tu się zebraliśmy razem, byliśmy osobno, zebraliśmy się razem i teraz każdy nas będzie osobno. Wspólnota żyje. No i czym żyje? Tym, co się wydarzy w najbliższym tygodniu. Że tam kółka różańcowe się spotkają, że coś tam, jakieś prace remontowe będą przeprowadzane, że dziękujemy za to, że ktoś tam coś posprzątał, w czymś pomógł, że tu jakaś akcja się organizuje, a tu jest podsumowywana. Pewnie, że jest kwestia jakiegoś umiaru, powściągliwości, jest kwestia pewnych zwyczajów, gdzie odczytuje się nazwiska ofiarodawców i ta lista może być równie długa jak wypominki przed mszą świętą. Jest pytanie takie, co tam rzeczywiście umieszczać i na ile trzeba wszystko. No ale to są takie praktyczne sprawy, rozwiązywane różnie w różnych parafiach, w różnych regionach. W każdym razie ogólnie to tak. Nie obruszajmy się. Po co te ogłoszenia? No, nie kończy się nasza więź między sobą. Jakiś rodzaj wspólnoty po błogosławieństwie końcowym, no, jakoś ten świat wspólny, wspólne sprawy nadal istnieją. To wspólne może dotyczyć też czegoś więcej, większego świata niż parafia. Tam się pojawiają informacje o wydarzeniach, diecezji. Czasem nawet, no, przynajmniej dawniej były komunikaty z posiedzeń episkopatu. No, też nie można za bardzo rozdmuchiwać, ale też nie wolno komunikatów przenosić w tę przestrzeń po Ewangelii, bo to nie od komunikatów jest tamten moment, tylko od wyjaśnienia Słowa Bożego. I tu rozróżniamy komunikaty od listów pasterskich. Listy, jeżeli mają być odczytane, no to są czytane właśnie po Ewangelii, a komunikaty tutaj. Więc w każdym razie czymś żyjemy i liturgia nas zgromadziła z naszymi sprawami, odsyła nas do naszych spraw i te nasze to nie tylko moje, twoje, tylko też w jakimś sensie nasze. I więc ta teologia ogłoszeń jest taka, że ogłoszenia pokazują nam związek pomiędzy liturgią a życiem.